To jest program Śląskie na wycieczkę w podziemiach sztolni. Luiza, dzisiaj dowiemy się, jak wyglądała kiedyś praca górnika. To będzie wyjątkowy odcinek. Zapraszam. Witam w programie Śląskie na wycieczkę. Dzisiaj znajdujemy się na terenie byłej kopalni Zabrze Bielszowice. Dzisiaj to jest teren sztolni Luiza. Tutaj wydobycie zakończyło się w 1998 roku i właśnie tę historię chcielibyśmy poznać, bo potem mogli tu zajrzeć turyści, ale nie od początku. No wie Pani, kiedyś to wyglądało całkowicie inaczej. Musimy się wrócić troszeczkę w czasie, aż do roku 1790. Natomiast całkowicie jeszcze inna historia, bo początek można powiedzieć 1788 i pojawienie się pierwszej maszyny parowej w Tarnowskich Górach, która służyła do odwadniania tamtych wyrobisk. Natomiast żeby maszyna parowa działała, potrzebny był węgiel. Tamtego węgla nie było, dlatego szukano tego węgla w okolicach dookoła Tarnowskich Gór. W 1790 Salomon Izaak, taki inżynier, odnalazł tutaj wychodnią złoża węglowego na granicy Zaborza i Pawowa, czyli tych dwóch dzielnic. No i można powiedzieć, że rok później powstają pierwsze szyby naszej kopalni, które nazywają się Piotr Michał Kieratowy Nadzieja. No i od tego roku, czyli od 1791, rozpoczyna się federowanie tego naszego czarnego złota. No i trwało to aż do 1998 roku, kiedy kopalnia została zamknięta. Muszę Państwu powiedzieć, że przez pierwszy okres, kiedy tutaj wydobywano węgiel, wydobyto tylko 120 ton węgla. Wszystko dlatego, że robiono wszystko ręcznie. Nie było oświetlenia, nie było elektryczności, nie było pneumatyki. Były to całkowicie inne czasy. Robiono to wszystko za pomocą mięśni ludzkich. Już w roku 1879 kopalnia wydobywała 1 000 000 ton węgla, natomiast lata 70. XX wieku kopalnia na wszystkich swoich polach górniczych zatrudniała około 12 tysięcy górników i wydobywała 6 milionów ton węgla. Nawet jak na takie wyścigowe czasy, okres wydobywczy, jest to bardzo, bardzo dużo. Zmieniała również nazwę. Na samym początku nie nazywała się Królowa Luiza, a Królewska. Dopiero kiedy umarła Królowa Luiza w roku 1810, rok później na jej cześć kopalnia przyjęła nazwę Królowa Luiza. No i z tą nazwą federowała aż do czasów powojennych, kiedy czasy powojenne się skończyły, kopalnia dostała nazwę Zabrze, no i z tą nazwą do lat 70., później Zabrze Bielszowice, no i właśnie z taką nazwą zakończyła fedrunek w 1998 roku. Czego się tu właściwie dowiemy o pracy górnika? Można inaczej zadać to pytanie, czego się tutaj nie dowiemy, a dowiemy się praktycznie wszystkiego. Dlatego, że nasze obiekty przedstawiają historię górnictwa kompleksowo, niemal od samego zarania górnictwa na Górnym Śląsku. Wszak kopalnia Królowa Luiza to była pierwsza państwowa, taka rzeczywista kopalnia na Górnym Śląsku. I nasze wyrobiska, czy część naszych wyrobisk właśnie pochodzi już z końca XVIII wieku, z 1791, 2, 3 roku. A przechodząc przez kilometry turystycznych tras, pokonując coraz to nowe zakamarki górniczych korytarzy, dobrniemy tak naprawdę do czasów współczesnych. Nie przypadkiem zresztą jedna z naszych wycieczek przez nas, przewodników, nazywana jest podróżą w czasie, bo faktycznie taką podróż w czasie, przestrzeni tutaj odbywamy wraz z turystami. Zaczynamy w mrokach XVIII, początkach XIX wieku, by poprzez czas i przestrzeń, przez ewolucję pracy i techniki górniczej przedostać się do dzisiejszych realiów, zobaczyć potężne maszyny i to, jak dzisiaj pracuje kopalnia.
Na samym początku chciałbym powiedzieć, że zjechaliśmy windą nie taką typową szolą górniczą, a windą przeznaczoną do zjazdu turystycznego. Jesteśmy w pokładzie 510. Można powiedzieć, że jest to jedyny taki pokład w Europie, jak nie na świecie, gdzie grubość pokładu sięga w najwyższym miejscu około 6 metrów. Jak widzimy, obudowa w całości drewniana, czyli obudowa, która służy do podtrzymywania struktury skalnej, wszystkiego to, co nas otacza. Natomiast tak kiedyś zabezpieczano takie wyrobiska górnicze, choć i dzisiaj to drewno jest w dużej mierze stosowane. Nawet jeśli mamy taką nowoczesną obudowę stalową, to obudowa drewniana jest stosowana, aby w tych newralgicznych punktach podeprzeć jeszcze tą obudowę stalową i wzmocnić dane miejsca, gdzie górnicy pracują. Proszę Państwa, mamy tutaj jeszcze sposoby wydobycia wszelakiego rodzaju. Można tu łatwo wytłumaczyć, dlaczego w tamtym okresie czasu tyle węgla pozostawało w miejscu wydobycia. Mamy tutaj taki sposób, który uzupełniał, a raczej pozostawał nawet do 70% ilości węgla. Jest to, można powiedzieć, sposób, który był nazywany na szachownicę. Takim sposobem właśnie w tamtym okresie czasu wybierano ten węgiel. Robiono to wszystko w taki sposób, żeby uzyskiwać jak największe bryły węgla, bo w tamtym okresie czasu płacono górnikom tylko za duży węgiel, za duże bryły, natomiast za drobnice nie dostawali tych pieniążków, które by chcieli. Widać tutaj cały czas jednak pracujących górników. I to górników zarówno XIX-wiecznych, jak i współczesnych. Ci XIX-wieczni odziani w białe koszule, po śląsku hymdy, westy w galoty. Tak wyglądali niegdyś pracownicy kopalni, tak fedrowali ponad 100, ponad 200 lat temu. Białe koszule czemu? Może to wiele razy wielu ludzi zastanawiać. Nie dlatego, żeby byli eleganccy, chociaż arbeitanzug, no to rodzaj ancuga, nie? Rodzaj garnituru. Jednak te białe koszule były po prostu najtańsze. Lniane, białe, niebarwione koszule to był najtańszy materiał. Natomiast współcześni górnicy stale w sztolni pracują. Takiego obiektu nie wolno pozostawić samemu sobie. Cały czas przecież siły natury działają. Cały czas górnicy muszą dbać o to, aby obiekt był bezpieczny, był przyjazny dla turystów. A poza tym trwają kolejne prace rewitalizacyjne, mające na celu udostępnienie kolejnych przestrzeni i mamy nadzieję, jesteśmy pewni, że w niedługim czasie nowymi atrakcjami naszych gości i turystów będziemy zaskakiwać. Ciekawa historia, że jednak szczury pomagały tutaj w odczuwaniu tego nadchodzącego zagrożenia. Ile jest w tym prawdy? Bardzo dużo. Zwierzęta odpowiadały za bezpieczeństwo w kopalni, pomagały ludziom, nie tylko przy bezpieczeństwie, ale w ogóle przy pracy. Konie transportujące urobek, ciągnące wozy z węglem, kanarki, które zabezpieczały górników przed niebezpiecznymi gazami, to one przecież wyczuwały te nieprzyjazne gazy, tlenek, dwutlenek węgla czy spadki ilości tlenu. No i szczury, które przewidywały niebezpieczeństwa związane z możliwością wlania się wody do wyrobiska, które ostrzegały i ostrzegają nadal górników przed topnięciami, bo tak naukowcy nawet gadają, że szczury jako bardzo inteligentne zwierzęta swoimi łapkami wyczuwają mikrodrgania terenu i kiedy ten teren drga, czyli ma zbliżać się topnięcie, wstrząs górniczy, czy miała wlać się woda, szczury to wyczuwały i z takiego miejsca uciekały. I górnicy po dziś dzień, jak widzą uciekające szczury, to zawsze uciekają razem z nimi. A te historie, legendy o utopcach na przykład też poznamy? Naturalnie, kiedy tylko jest czas i miejsce na to, a tym bardziej kiedy grupa jest zainteresowana, staramy się jak najwięcej opowiadać o nas, o Ślązakach, o Śląsku, a w tym o naszej kulturze, o naszych wierzeniach. Zresztą niektóre z tych maszkarów, bo tak je po śląsku nazywamy, tam pod Zolą, tam w chodnikach na nas czekają. Dowiecie się Państwo, kto to był skarbnik, skąd skarbnik pochodzi, czym skarbnik na dole się zajmuje. Dowiedzą się Państwo o utopcach, heksach, meluzynie, bebokach, połednicach i wielu, wielu innych tych naszych właśnie śląskich maszkarach, które przez lata, przez wieki dzieci straszyły. To nawet kolej już jest swego rodzaju przeżytkiem. Dzisiaj za wszystko odpowiadają maszyny, dzisiaj taśmociągi, skipy, tak zwane kible po śląsku. To wszystko służy do tego, aby węgiel na powierzchnię wydobyć. Ale w XVIII, XIX wieku, kiedy maszyn nie było, technologia parowa dopiero raczkowała, to właśnie transport wodny był najbardziej efektywnym sposobem transportu węgla, zarówno pod ziemią, jak i nad ziemią.
Gdybyśmy cofnęli się do początków XIX wieku, to Śląsk zupełnie nie przypominałby kształtem dzisiejszej metropolii. Był to lesisty, bagnisty teren, gdzie tylko niewielkie wioski na polanach leśnych się rozpościerały. Nie było nawet utwardzonych szlaków. A gdy trzeba było węgiel dowieźć do hut, do powstających fabryk, czy spławić go dalej, no to właśnie woda była najlepszą ku temu drogą. I poprzez kanał sztolniowy pod ziemią, a później kanał kłodnicki, nasz węgiel transportowany był do głównej, czy do królewskiej odlewni żeliwa w Gliwicach, swego czasu największej huty Europy, był transportowany do Breslau, czyli historycznej stolicy Śląska, do Opola, czyli historycznej stolicy Górnego Śląska, a nawet dalej do Berlina i w całych Prusach nasz węgiel, nasz górnośląski węgiel, nasz węgiel z kopalni Luisa był znany. Mamy trasę tak zwaną wodną. Zaczynamy ją od szybu Wilhelmina lub od ulicy Karola Miarki, czyli centrum Zabrza, bo trasy mogą prowadzić naprzeciwko siebie. I zjeżdżając tutaj szybem Wilhelmina idziemy 900 metrów tak zwaną trasą suchą, później 1100 metrów płyniemy łodziami, czyli tą sztolnią odwadniającą, około 30 minut. Podczas tej podróży poznajemy te urządzenia, które działały ponad 200 lat temu. Przechodzimy przez jeden z największych pokładów węglowych, pokład 510, tak zwany Pohammer. No i tutaj można się zdziwić, bo ludzie, którzy zjeżdżają, mówią, że to jest niemożliwe, że tyle węgla zostało. Tłumaczymy dlaczego, jakim sposobem ten pokład był wybierany, a można powiedzieć, że jest to na miarę europejską, no taka perełka, bo pokład tutaj ma 6 metrów wysokości i jak stoimy w środku, to dookoła nas jest sam czarny węgiel. Następnie, tak jak mówiłem, przechodzimy do nowoczesnych łódek, płyniemy pół godziny, natomiast proszę Państwa, 200 lat temu górnik, który zajmował się wypływaniem łodziami z tym całym załadowanym węglem, potrzebował 6-7 godzin, żeby tą trasę 2,5 km, bo na tym odcinku sztolni był przeprowadzany spływ, wypłynąć na słoneczko. Także była to bardzo, bardzo, bardzo ciężka praca. Natomiast nie chciałbym zdradzać wszystkiego, bo jak teraz wszystko Wam opowiem, nie przyjedziecie do nas. Natomiast zapraszam serdecznie, żeby dalszą część tej historii się dowiedzieć. Mimo to ja dopytam, ile tego węgla na przykład można było taką łódką przewieźć? Roczne takie wydobycie, roczna możliwość przewożenia to około 12 tysięcy ton. Te łodzie, które były załadowane, jedna łódź ważyła około 4 ton, w skrzynie, które były załadowane węglem, to około 370 kg. Na takiej łodzi mieściło się 10-11 skrzyń. Zestaw ten wydobywczy składał się z dwóch, z trzech łodzi, w zależności od potrzeb. No i było to tylko i wyłącznie za pomocą mięśni ludzkich poruszane. Także można powiedzieć, że dziś, jakby ktoś powiedział, roczne wydobycie 12 tysięcy ton, przewożenie tego materiału, no szału nie ma, jak mówi młodzież. Natomiast w tamtym okresie, kiedy kopalnia rozpoczynała, no pozwalało to, żeby ten węgiel pomalutku z tego dołu wydostawać. I pan jako były górnik również, emerytowany górnik, jest w stanie powiedzieć, czy rzeczywiście osoba, która tu przyjdzie, poczuje ten klimat pracy w kopalni? Różne wycieczki są różne. Ciężko chwycić czasami za serduszko, ale na pewno z naszej strony, ze strony przewodników jest zrobione wszystko, żeby za te serduszka chwytać. I mogę powiedzieć, że tak, że robimy wszystko, żeby te prawdziwe górnictwo poczuć. Oczywiście ktoś, kto jest związany z dzisiejszym górnictwem, może powiedzieć, że jest to już wszystko przestarzałe, ale muszą oni wiedzieć, że tak wyglądały początki. Nie oświetlenie, nie bezpieczne jakieś warunki, natomiast wszystko to, co kiedyś otaczało tych górników, no uniemożliwiało te bezpieczeństwo, oddalało je troszeczkę, także to wszystko można poczuć na własnej skórze, na naszych wycieczkach.
naprawdę warto nas odwiedzić, bo tutaj uczymy troszeczkę tej miłości, trochę zapomnianej do naszej śląskiej ziemi, bo nie mamy dzisiaj już tyle zakładów górniczych, tyle przemysłowych, mamy wspaniałe szkoły, mamy dużo zieleni, natomiast te serduszko troszeczkę bardziej bije, jak widzimy takie pomieszczenia, które można powiedzieć ocalamy przed zapomnieniem. W czasach pandemii to zwiedzanie czymś się różni? Oczywiście, że tak. No, musimy zadbać o wszystkie aspekty bezpieczeństwa. Bardzo pilnujemy tego, aby turyści pod ziemią we wszystkich zamkniętych przestrzeniach poruszali się w maseczkach. Są ustawione na dole punkty dezynfekcji. Również przy samym wejściu do kasy od razu trzeba zdezynfekować ręce. Staramy się jako przewodnicy pilnować dystansu społecznego, aby ludzie nie tłoczyli się nawet w tych ciaśniejszych podziemnych przestrzeniach. Więc wszystkie zalecenia, wszystkie wymogi, jakie narzucane są, jakie zalecane są przez inspektorat sanitarny, czy przez służby, my tutaj w 100, a nawet 120% staramy się wykonać.